Cześć, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy HTC udało się zrobić najlepszy w tym roku telefon. Testujemy HTC Sensation. Biorąc telefon do ręki, na pewno uderzy nas, że on jest dość ciężki. Jest sporo cięższy na przykład niż konkurencyjny Samsung Galaxy S. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiary, jest zupełnie w porządku. Mnie nigdy rozmiar tego telefonu nie przeszkadzał w codziennym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o materiały najwyższej próby, szkło hartowane typu Gorilla na ekranie z ciekawym zagłębieniem, ponieważ ono jest wklęsłe inaczej niż w innych telefonach. Mamy do czynienia również z metalową ramką do ekranu. Z tyłu na klapce baterii również jest metal. Jest plastik gumowany na górze i na dole w dwóch kolorach. Moim zdaniem lepiej by to wyglądało, gdyby to było rzeczywiście jednokolorowe, natomiast no, po prostu tak sobie wymyślili producenci. I generalnie odczucie jest bardzo, bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o jakość materiałów najwyższa z możliwych. Patrząc na front ekranu, uderza nas ogromny wyświetlacz w rozmiarze 4,3 cala. I rzeczywiście taki rozmiar ekranu pozwala na bardzo wygodne przeglądanie i multimediów, i stron internetowych. Świetna też jest rozdzielczość tego ekranu, bo to jest 960x540 i ona pozwala na naprawdę perfekcyjną czytelność nawet najmniejszych czcionek, które mamy odzoomowane na stronach internetowych czy na przykład w przeglądarce dokumentów. I to jest rzeczywiście bardzo pozytywna cecha, natomiast niestety na tym pozytywy tego ekranu się kończą. Jeżeli chodzi o wzorowanie barw, ono nie jest może jakieś najgorsze, ale nie jest też najlepsze. To są fajne, nasycone kolory, ale ciągle brakuje im do nawet konkurencyjnego ekranu z HTC Incredible S. Jeżeli chodzi również o kąty widzenia, jest podobnie. One nie są najlepsze, kiedy delikatnie przekręcimy telefon, pojawia się degradacja kontrastu, zabielenie kolorów i znika jakby głębia kolorów. To rzeczywiście jest rozczarowujące. Szkoda, że w tak topowym telefonie HTC nie udało się zamontować lepszego, jeżeli chodzi właśnie o parametry ekranu. Urządzenie pracuje na dwurdzeniowym procesorze, który jest taktowany zegarem 1,2 GHz. Jest dodatkowo 768 MB pamięci RAM, jest wydajny układ graficzny i mogłoby się wydawać, że to pozwoli do rzeczywiście zdetronizowania najszybszych dwurdzeniowych telefonów konkurencji, natomiast niestety tak nie jest, ponieważ urządzenie rzeczywiście jest bardzo, bardzo szybkie i ono nie zdarza się tutaj jakieś zacięcia, dłuższe spowolnienia, natomiast zdarzają się takie delikatne klatkowania animacji, zdarzają się również takie delikatne półsekundowe dosłownie zatrzymania pracy telefonu, no i to niestety psuje wrażenie topowości urządzenia. Ono nie jest tak szybkie jak na przykład konkurencyjny Samsung Galaxy S2. Po prostu zabrakło czegoś, czego nigdy w przypadku telefonów od HTC nie brakowało, czyli po prostu optymalizacji. Mam nadzieję, że to się zmieni przy najbliższej aktualizacji. Telefon już po wyjęciu z pudełka pracuje na Androidzie w wersji 2.3, czyli na najnowszej wersji, nietabletowej wersji tego systemu. Jest dodatkowo świetna nakładka systemowa HTC Sense, tym razem w nowej wersji. Ona ma oznaczenie 3.0 i jest odświeżona. I rzeczywiście o niej można powiedzieć tylko trzy słowa. To jest nakładka piękna, piękna i jeszcze raz piękna. Rzeczywiście są piękne przejścia animacji, rewelacyjnie ona jest dopracowana w sensie graficznym. Jest też sporo zmian, sporo nowości w interfejsie. Oczywiście standardowym elementem jest to, że mamy pulpit główny, na którym mamy 7 ekranów maksymalnie. Możemy sobie na nich umieszczać dowolną ilość widgetów. Tych widgetów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Niektóre z nich HTC przy okazji tej nowej wersji Sensa odświeżyło i na przykład świetnie wygląda pogodynka. Po kliknięciu pojawia się rewelacyjna animacja, przelatujemy przez jakieś chmury, kiedy pada deszcz albo jest burza, czy na przykład jest bardzo gorąco, to oczywiście mamy też odpowiednie efekty tych animacji. To wszystko jest bardzo, bardzo fajnie dopracowane wizualnie. Możliwości personalizacyjne są niemal nieograniczone, dlatego że każdy z widgetów ma też kilka opcji wyświetlania, w związku z tym możemy go dostosować zupełnie do swoich potrzeb. Ciekawą cechą jest to, że tym razem możemy się przewijać z pierwszego do ostatniego ekranu, dlatego że te ekrany są w formie karuzeli. Kiedy szybko sobie przekręcimy palcem po ekranie, pojawia się właśnie ten efekt karuzeli. Wszystkie pulpity są bardzo szybko wyświetlane, w związku z tym łatwo je przejrzeć. Z ciekawych nowości zmieniono również ekran blokady, dlatego że on wygląda zupełnie inaczej. Kiedy sobie naciśniemy ten ekran blokady, pojawia się na dole taki pierścień, którym możemy wycelować w centrum ekranu i po prostu telefon się odblokuje, ale możemy również przeciągnąć jeden z czterech skrótów, które są na dole ekranu, do środka tego pierścienia i dzięki temu możemy szybko uruchomić aplikację, która jest przypisana po prostu do tego skrótu. Fajna sprawa. Ciekawe jest również to, że możemy wybrać sobie 6 ekranów blokady. Pierwszy z nich to jest zwykły, po prostu zwykła jakaś tam statyczna tapeta. Pozostałe to są po prostu animowane ekrany blokad i na przykład możemy sobie tutaj umieścić efekty pogody, możemy sobie umieścić na przykład zdjęcia, które będą nam się w fantastyczny sposób animować, zdjęcia, które mamy w galerii. Możemy również tutaj sobie ustawić na przykład notowania giełdowe, jeżeli ktoś jest biznesmenem. Fajna sprawa, rewelacyjnie wygląda i dowodzi tego, że HTC zawsze dopracowuje do perfekcji interfejs swoich telefonów. Oczywiście nie brakuje już takich standardowych elementów interfejsu Sense, jak na przykład Fast Boot, czyli super szybkie uruchamianie telefonu. Nie brakuje również zmienionego paska powiadomień, dzięki którym możemy włączać, włączać funkcje komunikacyjne i przełączać się między aplikacjami. To jest fajne, bo dzięki tym możemy też szybko zarządzać pracą urządzenia.
kwestii multimediów. Na pierwszy rzut odtwarzacz muzyki. Rzeczywiście on zasługuje na pochwałę, jeżeli chodzi o samą aplikację, o interfejs. Jest oczywiście płynne wyświetlanie okładek, jest przewijanie tych okładek, są efekty animacji, jest możliwość ustawienia dowolnego ustawienia jakości dźwięku. Jeżeli chodzi właśnie o samą jakość dźwięku, o to jak telefon gra, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobrze, bo Sensation jest jednym z najlepszych telefonów muzycznych, jakie są na rynku. Każdy, kto lubi słuchać muzyki przez słuchawki ze swojego telefonu, będzie zadowolony. Kwestia oglądania z kolei wideo w telefonie, no to jest zupełnie nieźle, mamy duży ekran, na którym wszystko fajnie wygląda. Natomiast telefon radzi sobie z odtwarzaniem filmu w jakości 1080p, czyli w Full HD, ale tylko w formacie MP4. Jeżeli chodzi o DivX-y, odtworzy część filmów w jakości 720p, natomiast nie wszystkie, jest bardzo kapryśny. Ciężko określić, które otwiera, a których nie. Nie radzi sobie również z napisami, nie radzi sobie również z formatem MKV, czyli z takim, w którym najczęściej filmy w jakości HD występują. To jest rozczarowujące, bo telefon mógł być przenośnym odtwarzaczem wideo, bardzo sprawnym dzięki dużemu ekranowi. Natomiast cieszy fakt, że w urządzeniu jest zintegrowany z portem USB port HDMI, natomiast niestety brakuje przejściówki do dużego HDMI w pudełku. Trzeba ją sobie po prostu dokupić, jeżeli chcemy wyświetlać filmy z telefonu na ekranie telewizora. Jeśli chodzi o aparat, no to aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 8 megapikseli i robi te zdjęcia niestety jak najczęściej w telefonach od HTC, czyli po prostu dobrze, ale nie rewelacyjnie. Brakuje trochę detali, pojawiają się również przeostrzenia konturów i rzeczywiście, kiedy oglądamy zdjęcie w pełnej rozdzielczości, no to można mieć zastrzeżenia do jego jakości, natomiast kiedy rzeczywiście jest to zmniejszymy, oglądamy na ekranie komputera na full screenie, powinno być zupełnie w porządku. Do codziennego użytku po prostu taki aparat się zupełnie nada i nie można mu nic zarzucić. Jeżeli zaś chodzi o nagrywanie wideo, też jest ok, też jest dobrze, ale nie najlepiej. Filmy są nagrywane w rozdzielczości 1080p, plus za to, że nagrywane są również z jakością dźwięku stereo i to w dobrej jakości, ten dźwięk jest nagrywany. Natomiast niestety brakuje też szczegółów, brakuje ostrości. No niestety, nie jest to najlepszy aparat 8 megapikselowy, jaki jest na rynku. Potencjał ekranu tak naprawdę widać wtedy, kiedy otworzymy przeglądarkę internetową, bo rzeczywiście ona oczywiście pracuje rewelacyjnie, nie można jej nic zarzucić, jest pełna obsługa flesza, wyświetlane są treści flesza w jakości 720p, w związku z tym i to płynnie, w związku z tym nie można tutaj zarzucić nic, jeżeli chodzi o odczucie korzystania z niej. Natomiast tak naprawdę pomaga bardzo ekran, bo rzeczywiście świetna rozdzielczość ekranu pozwala na odczytywanie, na pełną czytelność nawet maleńkich czcionek, kiedy będziemy mieć stronę zmniejszoną. No i to bardzo sprzyja wygodzie obsługi takiej przeglądarki internetowej. Także jeżeli chodzi o dostęp do internetu, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, HTC Sensation jest zdecydowanie najlepszym telefonem w chwili obecnej na rynku. Możliwości personalizacyjne można jeszcze dodatkowo zwiększyć, wchodząc sobie do aplikacji HTC Likes, czyli takiej, która podpowiada najlepsze, najciekawsze aplikacje, programy z Android Market. Wiadomo, w tym markecie w chwili obecnej jest mnóstwo aplikacji, dziesiątki tysięcy, ciężko się przez nie przekopać, znaleźć coś ciekawego, a HTC właśnie podpowiada w tej aplikacji Likes najciekawsze z nich. Oczywiście, jeżeli ktoś wcześniej korzystał z telefonów od HTC z Androidem, rozpozna aplikację Locations, czyli takiej, która pozwala na wytyczanie tras. Możemy sobie wgrać mapę jakiegoś kraju do urządzenia i po prostu na mapie wytyczyć, skąd chcemy dojechać, gdzie, i telefon nam będzie podpowiadał, jak powinniśmy tam dojechać. Natomiast niestety to nie jest nawigacja głosowa, w związku z tym nie podpowie nam, czyli żadna miła pani swoim głosem nie podpowie nam, że należy skręcić w lewo albo w prawo, trzeba po prostu zerkać na mapę i automatycznie, ręcznie przełączać sobie jeszcze zakręty, ponieważ one również nie będą się same przełączać. To jest minus, natomiast rzeczywiście no fakt, że można w telefonie w jakiś sposób nawigować, jest pozytywem. Jest również integracja telefonu ze stroną htcsense.com, czyli taką, która pozwala na zdalne namierzanie telefonu, zdalnego blokowanie, wysyłanie zdalne SMS-ów, kiedy telefon nie mamy przy sobie. Bardzo praktyczna rzecz, szczególnie jeżeli telefon zostanie skradziony, no to oczywiście możemy liczyć na to, że taka aplikacja pomoże nam go odzyskać. Bardzo, bardzo pozytywna cecha, inni producenci też już taką funkcjonalność w swoich telefonach montują. Podsumowując. Na początku recenzji wspominałem o tym, że HTC chciałby, aby model Sensation był najlepszym telefonem tego roku i pytanie, czy się udało. Moim zdaniem nie, dlatego że rzeczywiście mamy do czynienia z najlepszą nakładką systemową na rynku. Ona jest po prostu piękna, jest to świetna jakość wykonania, ale brakuje po prostu płynności, szybkości, żwawości działania telefonu i telefon po prostu nie jest tak szybki, tak wyjątkowo płynny i wyjątkowo dobrze działający jak konkurencyjny Samsung Galaxy S. W związku z tym, zamiast być najlepszym telefonem roku, Sensation zajmuje zaszczytne drugie miejsce. Pytanie w konkursie SMS-owym na ten tydzień jest takie, czy warto kupić Sensation, czy Wy byście wydali 2200-2300 zł na ten telefon? Wyślijcie SMS-a odpowiedniej treści, informacja jak zawsze na dole ekranu, pod numer 71068, a może uda Wam się wygrać topowego Samsunga Galaxy S. Jeżeli macie z kolei jakieś pytania odnośnie telefonów, które proponują Wam Wasi operatorzy, chcielibyście wiedzieć, czy one są fajne, czy nie fajne, napiszcie na naszym Facebooku, na naszym profilu,
A jeżeli chcielibyście podejść do jakieś inne programy łebshake'owe, zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.